Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w FIFA Mobile. Dzisiaj zagramy sobie w evencie wielkanocnym. Jeszcze na wstępie tego odcinka chciałbym życzyć wam zdrowych, wesołych i spokojnych świąt wielkanocnych. A dobrze, teraz przejdźmy sobie tutaj do FIFA Mobile. Jak widzicie, tutaj właśnie sobie będziemy również grać gry treningowe i za to będziemy dostawać chyba takie kolorowe jajka i będziemy je wymieniać na piłkarzy. No poczekajmy, aż się tutaj wczyta i zaraz sobie zagramy te gry treningowe. No zagrajmy sobie pierwszą gierkę treningową. O, trochę coś się to długo wczytuje, ale poczekajmy chwilę. Dobrze, już mamy tą gierkę. To jest właśnie gierka 2-1, więc tutaj musimy właśnie stwarzać sobie okazję. I już mamy bramkę Kordoby. To jest piątek, znowu podajmy sobie do Kordoby. I uderzmy i mamy gola. Jak widzimy, za to otrzymujemy czerwone jajka. Trochę sobie może zagramy w tym evencie, gdzie się dostaje zielone. Dobrze, zaraz zobaczymy, co to będzie za ćwiczenie i sobie wykonamy. O, to jest po prostu ćwiczenie, że musimy pokonywać bramkarza w sytuacji sam na sam. Zobaczmy, jest Kordoba. Uderzmy sobie tutaj przy słupku i jest gol. Uderzmy sobie jeszcze raz i mamy bramkę. Te ćwiczenia są bardzo łatwe, więc te eventy są bardzo dobrymi sposobami na wzmocnienie swojego zespołu. Za to otrzymujemy zielone jajka. Może teraz weźmy sobie, zagrajmy tutaj właśnie o te niebieskie jajka. Ale znowu mamy sytuację 2-1. Więc podajmy tutaj do Kordoby. I może jeszcze podajmy do piątka i jest gol. Nie, niestety nie ma gola. Niestety trochę piątek zwlekał z oddaniem tego strzału, ale jest Kordoba. I mamy bramkę z pola karnego. Teraz piątek do Kordoby, znowu odegranie do piątka, Kordoba i z voleja pokonuje bramkarza. Mamy wykonane ćwiczenie. Więc sobie wykonamy w dzisiejszym odcinku, wykonamy sobie kilka ćwiczeń tutaj. Mamy teraz niebieskie jajko w nagrodę. Ok, może wykonamy sobie jeszcze kilka tych ćwiczeń jeszcze raz i... O, teraz będziemy mieli chyba mecz. Więc jeszcze sobie zagramy mecz na koniec tego odcinka. Dobrze, rozpoczynamy to spotkanie. Jest piątek, podanie do Kordoby. Kordoba już tutaj ładnie mija rywali. I niestety mamy stratę. A spróbujemy jeszcze odzyskać tą piłkę. Myślę, że Elvedi powinien na spokojnie ją przejąć. Jednak niestety nieco nie podaje, ale Murillo przejmuje. Właśnie dodałem sobie go ostatnio do zespołu. Więc właśnie jest tutaj u mnie na obronie. Teraz Neuhaus do piątka. Piątek wypuszcza Kordobę. I Kordoba z dystansu strzela bramkę. I mamy 1-0. Dobrze, przeciwnicy wznawiają akcję. I zobaczmy, że tutaj piątek walczy o piłkę razem z Kordobą. I mamy przejęcie. Jest Neuhaus, podanie do Griniego. Grini wypuszcza Kordobę. I mamy gola. Właśnie bardzo ładnie tutaj Kordoba uderzył z obrębu pola karnego. Właśnie te mecze tutaj są ogólnie dosyć łatwe, tak samo te ćwiczenia, więc
Tak jak wspomniałem, te eventy są bardzo dobrym sposobem do ulepszenia zespołu. Nawet sami widzicie, jak już ulepszyłem sobie zespół w ciągu tych kilkunastu odcinków. Już naprawdę bardzo mocny zespół udało mi się zbudować. Przez Greeny. Aj, słabe podanie trochę. Ale przeciwnik wyszedł na drużynę, więc będziemy mieli właśnie ten stały fragment gry. Zobaczmy Rakitic, dośrodkowuje na Cordobę. I mamy gola z główki. Cordoba uszczeli już w tym meczu hat-tricka. Więc właśnie tutaj Kolumbijczyk bardzo dobrze się spisuje u nas. Już tutaj Piątek walczy razem z Cordobą. I mamy przejęcie. Właśnie bardzo się cieszę, że wziąłem tego Cordobę jeszcze w tym evencie Bundesligi. I zobaczmy Piątek z voleja i mamy gola 4-0. Piękny strzał polskiego napastnika. Tylko czemu on tutaj nie ma zerwanej twarzy, jak normalnie w FIFA ma zerwaną twarz? Chyba, że to na przykład nie było aktualizacji twarzy jeszcze w tej FIFA Mobile. No bo normalnie w FIFA 20 ma zerwaną twarz, a tutaj nie wiem czemu nie ma. No dobrze, my już przeprowadzamy tutaj kolejną akcję z Neuhaus. Podanie do Piątka, Piątek wypuszcza tej Bergę. Zobaczmy, Bergę dośrodkowuje w pole karne do Piątka, ale nie... A jednak doszedł. Myślałem, że bramkarz będzie szybszy, a jednak Piątek doszedł do tej piłki. I mamy gola, 5-0. Zobaczmy, Bergę walczy, tej Neuhaus, próbują odebrać piłkę. Przeciwnicy zagrywają na skrzydło, jest przeciwnik na skrzydle, zobaczymy Davis. Murillo wybija piłkę. I mamy kolejną akcję. Jest Greeny. On jest bardzo szybki, podajmy sobie do Cordoby, a niestety jednak Kolumbijczyk spalił. Ale już mamy praktycznie końcówkę meczu. A zobaczmy, czy uda nam się jeszcze przeprowadzić jakąś akcję. No i Haus, jeszcze jest akcja. Podajmy sobie do Cordoby. I niestety był spalony. Ale już mamy końcówkę tego meczu i wygrywamy 5-0. Ten mecz był akurat na łatwym poziomie, więc są to właśnie bardzo łatwe te gry treningowe i mecze. I mamy jajka, zobaczymy na co możemy ich wymienić. A, to ich możemy wymieniać właśnie na różne nagrody oraz na piłkarzy. Ale okej, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję wam za oglądanie, cześć.